Cześć, witajcie ponownie na kanale Napraw Komputer. Dzisiaj do naprawy mamy Xbox One S w wersji bez napędu. Po drobnych modyfikacjach. I na pewno otwierane kiedyś. Natomiast problem z tym egzemplarzem jest taki. W zasadzie jest standardowy, nie ma obrazu po HDMI, bądź jest jakiejś niskiej rozdzielczości. Nie pamiętam dokładnie, co było napisane w zgłoszeniu, także od razu, przechodząc do naprawy, podłączmy sobie właśnie kabel HDMI do wyjścia. Tutaj bierzemy sobie teraz kabel zasilający. Podpinamy. Nie było pstryknięcia, ale zobaczymy, czy będzie działał. Dobra, 3, 4. Włączył się. I czekamy na obraz. W lewym górnym rogu powinniście go zobaczyć, jeśli wszystko pójdzie ok. I widzimy, że coś tam się zmieniło. Jest czarny ekran. O, ale widzicie, jak to działa. Czyli jest obraz, nie ma obrazu. W taki sposób dziwny dość zachowuje się konsola. Najprawdopodobniej układ skalujący, ale oczywiście zanim go wymienię, to tą metodę diagnostyczną z ominięciem tego układu zastosuję, po to właśnie, żeby upewnić się, że to retimer. Oczywiście upewnimy się też, czy nie jest to samo gniazdo HDMI, natomiast ruszając nim sytuacja się nie zmienia i z doświadczenia to, co mogę powiedzieć, to raczej jest to układ skalujący, ponieważ tak właśnie dziwnie się potrafi konsola zachowywać. No tutaj jeszcze nie ma takiej ewidentnej sytuacji, w której nie ma obrazu zupełnie, tylko mamy problem z tym obrazem. Także otwórzmy sobie konsolę i zobaczymy, co tam zastaniemy. Na pewno była otwierana, ciekawe w jakim celu, czy to było w celu wyczyszczenia, czy to było w celu diagnozy tego uszkodzenia. Ciężko powiedzieć, niestety o tym klient nie wspominał przy zgłoszeniu, czy coś było robione. Dobra, puściły nam te zabezpieczenia, jeszcze tylko od frontu. I tak widzę, że ta konsola została delikatnie potraktowana. Czasami się zdarza, że widać tutaj na tym plastiku dość spore ślady ingerencji przy próbie otwarcia. O, dobra, może teraz nam puści. Nie chcę tak tam puścić, więc trzeba użyć czegoś innego. O, tak nam puści zawsze. O, dobra. Zdejmujemy pokrywę i zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Także odkręcę sobie wszystkie śrubki i widzimy się na oględzinach wnętrza. No a powiedzmy sobie szczerze, trochę tutaj jest brudno, także wyczyścimy to od razu. I celowo nie wyciągam płyty, ponieważ robimy na razie diagnozę, także wylutuję układ, skrosuję go i zobaczymy, czy będziemy mieli prawidłowy obraz. Jak tak, no to już zdemontuję płytę, wymienimy sobie pastę i wlutujemy nowy układ, sprawdzimy później już, czy finalnie konsola działa tak, jak powinna. Także teraz trochę odkurzymy. Żeby nam się tu za bardzo nic nie zasypiło na biurku. I tak się zasypi, ale może nie aż tak. Tu sobie wyciągniemy. Tu nie ma napędu, więc jest troszeczkę inna konstrukcja. Czyli jest trochę zaślepek więcej.
i dodatkowe śruby tu na froncie. Dobra, myślę, że jest ok. Możemy sobie dysk wyciągnąć. Tutaj akurat jest tak samo jak w wersji z napędem. Po prostu tu jest dodatkowa zaślepka, tu są dodatkowe dwie śruby, tak jak mówiłem. Dobra, dysk mamy już wyjęty. Teraz zasilacz. Odepniemy go sobie. Dobra. OK. I widzimy nasz retimer tutaj. Trochę jeszcze tu za chwilę odkurzę. Wylutujemy go, skrosujemy i zobaczymy, jak będzie konsola się zachowywała. Szybka kontrola gniazda HDMI, ale widzę, że z nim wszystko jest ok. Natomiast tak proforma, sprawdźmy, czy każdy pin się trzyma tutaj prawidłowo. Tak, wszystko tutaj jest ok. Także zajmujemy się tym jego mościem, czyli naszym retimerem. Wylutujemy go, skrosujemy i zobaczymy, jak będzie wyglądał obraz, który będzie dawała konsola. Także zabieramy się do roboty. Dobra, podrutowane, także teraz sobie przetestujemy dysk i zasilacz. Wypnijmy i za chwilę sprawdzimy, czy tutaj dojdzie tylko do wymiany retimera. Podejrzewam, że tak. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Wypnijmy wtyczkę, teraz dysk. Dobra, kładziemy to sobie. Podpinamy teraz HDMI. Wyjście. Teraz prąd. Tu musimy akurat trafić w zasilacz.
Dobra, mamy wszystko podłączone. Klikamy przycisk. Uruchamia się. I widzimy, że jest obraz. W sensie zrobił się czarny ekran. No i mamy obraz. Już nie miga, nie ma żadnych problemów. Także widzimy, że jest wszystko ok. Ja teraz wlutuję tutaj nowy układ skalujący. No i będziemy podsumowywać naprawę. Ok, retimer wlutowany, konsola na pająka złożona, także podepnijmy sobie HDMI. Delikatnie. Dobra. Prąd. Ok. I co? I odpalamy sobie ekran, wciskamy przycisk power i czekamy. Widzimy, że zrobiło się czarno. I mamy obraz. Obraz prawidłowy, bez żadnych przerw, tak jak na naszym drutowaniu. Także wszystko wygląda w porządku. Niech sobie jeszcze przejdzie do menu i zobaczymy, jak to tam będzie wyglądało, bo tutaj to mamy taki filmik, to jest jakby taka animacja startowa. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w menu. Jeżeli tam będzie prawidłowo, wyłączę konsolę, złożę ją do końca i będziemy podsumowywać. To chwilę może potrwać, dysk HDD. Ogólnie te konsole dość długo się uruchamiały, jeżeli były od zera uruchamiane, a nie z trybu uśpienia. O, teraz coś nam zanikło i pojawiły się profile do wyboru. Także wyłączam konsolę, składam i będziemy dalej rozmawiać. I podsumujmy sobie naprawę. Xbox One S w wersji bez napędu dawał obraz, ale obraz przerywał i jak się okazało, uszkodzony był układ skalujący. Diagnoza wyglądała w następujący sposób, czyli zrobiliśmy bypass tego układu. Obraz pojawił się w sposób prawidłowy. Później już wlutowaliśmy układ docelowy i również obraz działa prawidłowo. Po to robię taką diagnozę, żeby się nie okazało, że coś innego jest uszkodzone, na przykład booster HDMI albo samo gniazdo HDMI, no bo jednak ten układ, no co prawda nie jest jakoś super drogi, około 50 zł kosztuje, ale jednak szkoda by było postawić błędną diagnozę. No w przypadku One S-a jest możliwość ominięcia tego układu skalującego i poznanie odpowiedzi na pytanie, co jest przyczyną usterki, także to by było na tyle. Jeżeli film się podobał, zostawcie łapkę w górę, komentarz. Jeżeli macie coś do naprawy, w opisie jest link do strony, tam wypełniacie formularz. Dostarczacie sprzęt osobiście lub wysyłkowo i jedziemy z tematem. Jedziemy! A tymczasem trzymajcie się, cześć, do następnego materiału.